Witam, z tej strony Antek. Dzisiaj będę robił zabieg miedzianem interwencyjnie na raka bakteryjnego. Zabieg ten powinien być wykonany, gdy opadną liście lub dwukrotnie na początku opadania i po opadnięciu liści w dawce 3 kg na hektar. Ja prawdopodobnie wykonam tylko jeden zabieg na jesieni ze względu na pogodę, przynajmniej na tą chwilę zapowiadają już mrozy od niedzieli, a dzisiaj mamy czwartek. Ja stosuję miedzian w dawce 3 kg na hektar. Dawka cieczy 750 litrów na hektar. I drugi ten zabieg powinniśmy, drugi czy też trzeci, wykonać na wiosnę, na początku pękania pączków. Jest to takie interwencyjne pryskanie, lepiej zapobiegać niż później leczyć, bo w tej chwili presja na raka bakteryjnego jest dość duża. Pozdrawiam. Tak wygląda widok od środka traktora. No nie jest już pyciło. Obroty niezbyt duże. Są to nasadzenia w zasadzie 4,5 metra, więc nie potrzeba zbyt silnego wiatru na wentylatorze. Ja akurat pryskam pierwszym biegiem, a są dwa do wyboru. Ten silniejszy wydawał zbyt duży wiatr. No i oczywiście większe obroty na silniku, na wałku. Wtedy ten wiatr na wentylatorze byłby dużo większy. Ja tu nie potrzebuję aż takiego wiatru, jest okręt bezlistny, a widać płyn ładnie przelatuje przez drzewka. Znaczy nie aż tak, żeby do drugiego rządka wpadał, żeby tego płynu nie zmiotło. Ale myślę, że jest ok. Po prawej jest odmiana Sylwia. Jak widać, ona już dawno liście zgubiła. Tu już można było wykonać zabieg dużo wcześniej. Ja akurat pryskam wszystko na raz. Z tego co ja widzę, to Sylwia jest jedną z najbardziej podatnych na raka odmian czerwieni.